Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Republice Francuskiej. Czego się dowiemy na lekcji? Poznamy okoliczności ustanowienia Francji Republiką. Dowiemy się na czym polegały rządy terroru sprawowane przez Jakobinów. Dowiemy się, czym charakteryzowały się rządy dyrektoriatu. Wprowadzenie republiki. Francuscy rewolucjoniści chcieli rozpowszechniać swoje idee w pozostałych państwach Europy. Doprowadziło to w 1792 roku do wybuchu wojny Francji z Austrią i Prusami. Początkowo wojna przebiegała niepomyślnie dla Francuzów. O porażki na froncie lud obwiniał Ludwika XVI oraz jego żonę, nielubianą Marię Antoninę. Parę królewską posądzono o to, że spiskuje z wrogimi państwami w celu obalenia rewolucyjnego porządku. Niezadowolenie społeczne wzrastało też z powodu wysokich cen żywności. W Paryżu wybuchły zamieszki. Wzburzona ludność zaatakowała Pałac Królewski, a Ludwik XVI wraz z rodziną został uwięziony. Miesiąc później, we wrześniu 1792 roku, parlament zniósł monarchię we Francji i ogłosił republikę. Odtąd pełnia władzy w państwie należało do parlamentu, którego członków wybierał naród. Na początku 1793 roku Ludwik XVI został uznany za winnego zdrady narodu i skazany na śmierć przez ścięcie na gilotynie. Egzekucja Ludwika XVI odbyła się w Paryżu. Była to egzekucja publiczna. Przed śmiercią były król wypowiedział słowa: umieram niewinnie, przebaczam mym wrogom. Niebawem w taki sam sposób stracono królową Marię Antoninę oraz wiele osób z otoczenia władcy. Bilotyna to przyrząd służący do wykonywania kary śmierci poprzez ścięcie głowy za pomocą dużego, ciężkiego, około 40 kg noża. O skośnym ostrzu, który opada pionowo pod wpływem grawitacji, na szyję skazańca unieruchomionego w ramie gilotyny. Urządzenia podobne do gilotyny używane były już w XIII wieku. Podczas rewolucji francuskiej gilotynę udoskonalono i zastosowano na wielką skalę jako standardowe narzędzie wykonywania egzekucji w całej Francji. W ten sposób gilotyna stała się symbolem terroru z czasów rewolucji francuskiej. Nazwa gilotyna pochodzi od nazwiska pomysłu dawcy zastosowania tego urządzenia. Deputowanego do Zgromadzenia Narodowego z Paryża, chirurga Josefa Giotena. Terror Jakobinów. Po egzekucji Ludwika XVI do wojny z Francją przystąpiła po stronie Austrii i plus większość państw Europy, Między innymi Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania i Portugalia. Zawiązał się antyfrancuski sojusz, który miał doprowadzić do upadku republiki. Tymczasem we Francji przeciwnicy nowego ustroju próbowali odsunąć rewolucjonistów od władzy. Dodatkowo ludność buntowała się przeciwko rewolucji i rosnącym cenom żywności, której brakowało. Wśród ubogich mieszkańców miast i wsi zapanował głód. W tej kryzysowej sytuacji w 1793 roku rządy we Francji przejęło siłą radykalne stronnictwo Jakobinów. Ich przywódcą był Maksymilian Robespierre. Jakobini uważali, że w walce z wrogami rewolucji należy zastosować terror. Powołali Trybunał Rewolucyjny, czyli specjalny sąd, przed którym stawali oskarżeni o niechęć wobec nowego porządku. Trybunał wydawał tylko dwa rodzaje wyroków: śmierć lub uniewinnienie. Od decyzji nie było odwołania. Najczęściej zapadały wyroki śmierci, które wykonywano za pomocą gilotyny. Skazywano nie tylko wrogów nowego ustroju, lecz także tych rewolucjonistów, którzy nie należeli do stronnictwa Jakobinów. Aby trafić pod gilotynę, wystarczył donos lub podejrzenie nielojalności. Najwięcej wyroków śmierci zapadło w czerwcu i lipcu 1794 roku, zginęło wówczas około 14 tysięcy osób. Ten okres rządów jakobińskich nazywany jest wielkim terrorem. Sam Maksymilian Robespierre był z zawodu prawnikiem, nazywano go nieprzekupnym, gdyż mimo swoich radykalnych poglądów słynął z uczciwości. Radykalizm natomiast to postawa dążąca do przeprowadzenia głębokich zmian w życiu społecznym i politycznym, nawet z wykorzystaniem drastycznych metod, co w przypadku Jakobinów jest bezapelacyjne. Walka z Kościołem. Władze rewolucyjnej Francji zwalczały Kościół katolicki uznawany za wroga nowego ustroju. Zabroniono odprawienie nabożeństw i publicznie palono święte obrazy. Rewolucjoniści znieśli święta kościelne, a zamiast nich ustanowili nowe, np. Święto Rozumu i Święto Młodości. Prowadzono nowy kalendarz, w którym czas liczyło się od ogłoszenia Republiki, uznawanej za początek nowej ery, a nie od narodzin Chrystusa. Przestał obowiązywać podział na siedmiodniowe tygodnie, zamiast nich parlament ustanowił dziesięciodniowe dekady, w których ostatni dzień był wolny od pracy. Upadek Jakobinów za pomocą terroru jakobinom udało się opanować kryzys w kraju. Poprawiła się również sytuacja wojsk francuskich na froncie. Jednak w społeczeństwie zapanował strach przed karą śmierci. Mniej radykalni zwolennicy rewolucji postanowili odsunąć stronictwo jakobinów od władzy. W lipcu 1794 roku przywódcy jakobinów z Robespierem na czele zostali aresztowani i skazani na karę śmierci, którą wykonano na gilotynie. Maksymilian Robespierre miał młodszego brata Augustyna. Kiedy Augustyn dowiedział się, że Maksymiliana uznano za zdrajcę narodu, sam zażądał swojego aresztowania. Oboje zginęli razem na gilotynie. Rządy we Francji przeszły w ręce umiarkowanych zwolenników rewolucji. Rozwiązali oni Trybunał Rewolucyjny i w 1795 roku chwalili nową konstytucję. Odtąd władzę wykonawczą sprawował pięcioosobowy rząd zwany dyrektoriatem. Według zapisów nowej konstytucji prawa wyborcze przysługiwały wszystkim obywatelom którzy płacili podatki. Kandydować na urzędy mogli natomiast tylko ludzie o dużym majątku, czyli głównie bogata burżuazja, która w ten sposób zyskała wpływ na rządy w państwie. Znakowano jednak podstawowe zdobycze rewolucji, równość wobec prawa, rozdział kościoła od państwa, prawo do własności oraz swobodę działalności w przemyśle i handlu. Dziękuję za uwagę.